ten George! Znalazłem! Cześć, George! Znalazłem George'a! Ciekawe, jak pies mógł wejść na drzewo. Ciekawe, dlaczego nie mamy normalnych wezwań. George zauważył, że drabina nie dosięgnie do Frygi. Zaproponował użycie innego narzędzia. Nie, nie będziemy ścinać tego drzewa. George ją chyba zna. O, dobry piesek. Najlepiej zabierzmy ją do remizy i zobaczmy, czy ktoś zgłosił zaginięcie. Hej, ale z niej przyjazne psisko. Jak nikt się nie zgłosi, może zostać naszą maskotką. George powinien być naszą maskotką. Nie, nie. Dalmatyńczyk to jest prawdziwa strażacka maskotka, a nie małpa albo znaleziony pies. Hej, Stig, złap swoją maskotkę. Chodź tu, piesek, spokojnie. Chodź, chodź. Chodź. Gołąb siedzi w wielorybie. Ani słowa. Tak się cieszę, że szybko przyjechaliście. Cześć, George. Co się stało? Patrzcie. Gołąb wylatuje, a potem wlatuje z powrotem. Jakby nie miał poczucia kierunku. To przypominało George'owi znajomego gołębia. A to przypominało kompasowi naśladowanie gołębia, które już kiedyś słyszał. Ta małpa ma więcej przyjaciół ode mnie. Jest wolny. Zaraz wyleci przez to okno. Trzeba do niego wejść. No ale jak? Nasz wóz tutaj nie wjedzie, a przenośna drabina tam nie sięgnie. Lina i bloczek. Nie, za daleko od galerii. Wybijemy dziury w wielorybie i gołąb wypadnie. Oj, biedny wieloryb. Kompas bardzo się ucieszył na widok znajomej twarzy, tego czym George był. Spójrzcie, George go wyciągnie. George dobrze znał kompasa, dlatego pokazał mu ścianę po drugiej stronie. Kompas zrozumiał i poleciał tak, żeby trafić w ścianę. Oczywiście zupełnie nie trafił. Czekamy na ciebie. Tak, pora odprowadzić George'a i znaleźć właściciela psa. Akurat wiem, gdzie mieszka Fryga. George, chyba nie możesz być naszą maskotką. To dlatego, że w nagrodę za oddaną służbę i uwolnienie gołębia z wieloryba zostajesz honorową małpką ratunkową naszej jednostki. Jednostka numer 86 ma dużo wspaniałego sprzętu, ale do wykonania niektórych zadań najlepsza jest małpka.